Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Odcinek, jak widzicie, znowu z tła i z załączonego dźwięku. Odcinek jeszcze kręcony w Polsce. Jest to kolejny odcinek z serii przy torach, a ja już chowam się tutaj za kamery i opowiadam, w czym rzecz. Widzieliście mnie w t-shircie, jest mi, muszę tutaj przyznać, całkiem zimno. 14 stopni, a w t-shircie przyzwyczajony, że tak się w jakiś sposób przez ostatnie dni poruszałem. Byłem na wakacjach, wróciłem z wakacji, zakończyłem poprzedni odcinek i od razu z samego rana poluję tu na cokolwiek w Mszczonowie. To, co upolowałem, to ET22938. Jak widzieliście, skład stał, czekał na wolny tor. Najwyraźniej ten tor się zwolnił i od razu jedzie. Nic więcej nie wiem, dopiero wjechałem na tą stację. Zobaczyłem, że coś stoi, patrzę, wszystko ładnie. Nie obejrzałem nawet świateł, na jakich światłach stoi, ale patrzę, pantografy podniesione. Maszynista siedzi w kabinie, więc raczej za moment to ruszy i rzeczywiście tak się stało. Skład PKP Cargo platformy 629Z, to widać choćby na tym wagonie, który przyjechał przed chwilą, ale tu jest jakiś 210, więc już innych konstrukcji, znaczy tej samej serii, ale tutaj też 629, ale już są coś pomieszane. Tutaj też jest nowsza platforma, tylko robię jakieś zdjęcia. Tu platforma określona jako Saba, cokolwiek to oznacza, ta również. Widać, że nówka sztuka. Tu kolejna będzie taka nowa. Ciekawy zestaw kontenerów, Kronos, Hanytok. Ten Hanytok kompletnie mi nic nie mówi. Kronosa już skądś kojarzyłem. Kolejna nowa, muszę sobie zrobić parę zdjęć, żeby później sprawdzić, czy cokolwiek mi z tego wychodzi. Hany, tak, kontener, nic mi to nie mówi. O, kolejny tutaj z ładnym logo, Kronos, CEMA, CGM, chińszczyzna oczywiście. To już znam od paru lat, Seako to też widziałem i tak dalej. No tak to wygląda. O, tu jeszcze będzie PIL, też kontenery, których dosyć dawno nie widziałem. Taki właśnie ciekawy skład na początek tego filmu, a co dalej, to już spoglądamy, bo to właśnie ostatnie wagony tutaj zjeżdżają. Co dalej? Dalej standard, czyli podstawiony skład, zapewne już bez ET22, z samochodami. Co tu dużo mówić, marki Toyota, i lokomotywa, która stoi gdzieś tutaj za tymi rumowiskami betonowych podkładów. Do niej sobie podejdę bliżej i zobaczę, co to dokładnie jest, który to jest egzemplarz, czy to ten, który już filmowałem parę tygodni temu, czy to coś nowego. To za moment zobaczymy. Naprawdę jest chłodno, wieje, taka pogoda jest jesienna, ale co z tym zrobić? Lokomotywa, wydaje mi się, że już ją fotografowałem. SM42-12096DG oczywiście. No i tutaj to, co stoi, to też jest w zasadzie standard. I tutaj te wagony, które jeździły dawniej, których ostatnio nie widziałem, STVA. I tam inne, te, które już widywałem. Na stacji jeszcze coś czeka, czego dawno tutaj nie widziałem, ale to podjadę z drugiej strony, zobaczę, czy jest lokomotywa i za moment sami też zobaczycie. I widok ze środka stacji. Tutaj oczywiście widać na pewno to, czego mogliście się spodziewać, czyli wagony tego składu tutaj odstawionego na torze, czekającego na wypchnięcie na bocznicę firmy Mostwa. Ale nie tylko to. Otóż stoją tutaj dwa sznury, nie za długie, węglarek AOS, starych, oczywiście już takich spracowanych. Tu kilka sztuk, kilkanaście w jedną stronę, różnych typów z tego, co widzę. I tu również. Na tych, te są załadowane już, częściowo załadowane są drewnem.
Jak widać też mnóstwo leżącej kory, o właśnie spójrzcie w tym miejscu. Pewnie ten proces ładowania cały czas trwa, co prawda dzisiaj żadnych maszyn nie widać, ale wszystko wskazuje na to, że gdzieś tam po jakimś wyrębie trochę tego drewna ładują i zapewne reszta zostanie załadowana. Też jest to świetna okazja, żeby zobaczyć, jak takie wagony wyglądają od środka, bo drzwi są pootwierane, jak widzicie, niebieskiego koloru, takiego, do którego przyzwyczaili nas producenci, choćby Roco, wcale za bardzo nie widać. W środku pomazane są wagony czarną i rdzawą farbą. Czy naprawdę od środka były kiedykolwiek pomalowane na niebiesko, czy nie, tego nie wiem. Tak po prostu mnie taka refleksja teraz naszła, że być może to, co dostajemy od producentów, to nie do końca jest prawdziwe. Oczywiście może być tak i zapewne jest, że nowe wagony, nowo oddawane gdzieś tam na stan PKP Cargo, one są już wymalowane od środka, tak jak należy, łącznie z podłogą, a być może później są pomazane tymi farbami, albo to są po prostu starsze wagony, które były podczas napraw malowane na niebiesko, ale tylko z zewnątrz. No nie mam pojęcia, no, te scenariusze mogą być różne. Tak jak mówię, taka refleksja mnie naszła, a jak było w rzeczywistości, w przypadku tych konkretnie egzemplarzy, tego oczywiście nie wiem. O, taki widoczek, widząc z daleka te wagony EAOS, miałem nadzieję, że może jeszcze jakaś lokomotywa będzie za nimi stała. Niestety nie. Tym samym tego poranka już znikam tutaj ze stacji, no chyba że jeszcze gdzieś kręcąc się po Mszczonowie usłyszę dźwięk, sygnał lokomotywy, to może wtedy jeszcze zdążę przyjechać, ale raczej już się dużo więcej tutaj nie spodziewam, bo tamten skład kontenerowy pojechał w stronę Puszczy Mariańskiej, więc do Puszczy Mariańskiej tor jest na razie zajęty i być może coś tam czeka na przejazd w stronę Mszczonowa, być może nie. Oczywiście zawsze od strony Łukowa, ze strony Tarczyna coś może przyjechać, ale jak na razie też nic nie słyszałem. A że jest, tak jak wam mówiłem, całkiem chłodno, więc zabieram się do samochodu. Pora gdzieś poszukać dla mnie porannego croissant i zrobić sobie w domu gorącą kawę. Jak widzicie, warto było ponownie przyjechać do Mszczonowa i dosłownie w ostatniej chwili tylko rozstawiłem tu kamerę i już ten Gryfin odjeżdża. E4DCUD004. No, genialne spotkanie. Jakżeż jestem zadowolony z tego. I pojechał. To oznacza, że tor jest zajęty do Puszczy Mariańskiej przez tą lokomotywę, czyli niczego więcej nie mogę na razie się spodziewać. Super, naprawdę było warto. I teraz dalej, skoro już tu jestem, nie będę podjeżdżał, żeby to pokazywać, ale zobaczcie, o, niech tylko się złapie ostrość. Będzie to ostrość, czy nie będzie? O, teraz może. Nie wiem, czemu nie łapię, ale widać w każdym bądź razie, że wagony, o których mówiłem rano, są ładowane, drewno jest ładowane na te wagony, widać też właśnie takie te czerwone elementy, no to są już rozładowane przyczepy i tyle, tak? Także gdzieś pewnie coś przyjedzie, spojrzałem teraz z boku, niestety nic nie widzę, żeby stało już tam jakaś lokomotywa, więc pewnie nie dzisiaj. No i tyle właśnie udało mi się w Mszczonowie teraz po południu tego samego dnia jeszcze złapać. Zdecydowanie warto było przyjechać po tego Gryfina. Z jednej strony jechało Pendolino i mi uciekło jakoś, no tak, zdjęcia porobiłem, ale nie udało mi się nagrać. Mówiłem wtedy, muszę powtórzyć to jeszcze raz, jestem przy pobliskiej CMK, koło Mszczonowa, koło trasy na Puszczę Mariańską i właśnie, już nie gadam dalej, bo za chwilę przemknie to Pendolino. O,
właśnie przemknęło, a ja oczywiście mało tego, że nie nagrałem poprzednim razem tamtego przejazdu, to znaczy wciskałem przycisk, ale chochlik jakiś sprawił, że dwa razy przycisk był naciśnięty, natychmiast się wyłączyło. To teraz, jak widzicie, nie za bardzo tutaj wypoziomowałem statyw kamery, zaraz to do kolejnego przejazdu poprawię, a pendolino zniknęło tutaj za zakrętem. Tak, za moment coś na górze będzie i z tyłu. Tak długo czekaliśmy? O nie. O, teraz. Proszę, proszę. Tak.
widzieliście parę, kilka scen nakręconych przy CMK, przy których nie dawałem żadnego komentarza. Dlaczego nie dawałem? Dlatego, że kręcił ze mną jeszcze jeden kolega i on kręcił to wszystko bez komentarzy, stąd nie chciałem mu zakłócać. Osoba również zafascynowana koleją prowadzi stronę na Facebooku kolejowym Szczonów, także może większość z Was zna. Ja nie jestem, jak wiecie, obecny na Facebooku, generalnie nie przepadam za Facebookiem, stąd mi to nie było znane, ale obiecałem, że zajrzę. I teraz w drodze powrotnej jeszcze się okazało, że złapałem, proszę bardzo, jak fajny pociąg prowadzony lokomotywą Echo Rail. Sputnika Echo Rail też mogliśmy zobaczyć na scenach moment wcześniej. No i jeszcze słowo komentarza. Fantastyczny połów to na pewno ten Griffin w malowaniu RMF FM w okolicznościowej okleinie reklamowej. Jakże się cieszę, że Griffiny też mają niestety nudne malowanie, że zyskują teraz takie okolicznościowe okleiny. Te lokomotywy wyglądają dużo, dużo fajniej, przynajmniej dla mnie. Przepraszam. Dobra, pociąg pojechał. Jak widzicie, również słońce chyli się ku zachodowi, także no film to jeszcze można nakręcić, ale zdjęcia to mi wychodzą coraz słabsze, także ja kieruję się do domu. Zdecydowanie dzisiejszy dzień był bardzo owocny od samego rana i przecież ten Griffin Lotosu i Griffin w okolicznościowym malowaniu, dwie lokomotywy Echo Rail, naprawdę super. Oczywiście tradycyjnie lekko rozczarował Chopin, ale tym razem już wiedziałem, czego się spodziewać, więc na dobrą sprawę rozczarowany nie byłem. Natomiast hitem dzisiejszego dnia dla mnie chyba będzie ten reklamowy Griffin, który przecież prowadził wagony węgierskie, pociąg Batory. Jeszcze musiałem jakoś zakończyć dzień. Stwierdziłem, że to nie będzie koniec moich nagrań, moich przygód z pociągami. Udałem się jeszcze na stację Mszczonów i tak naprawdę liczyłem na to, że może jeszcze coś fajnego będzie stało, a zapomniałem, że musi stać to, co sfilmowałem wcześniej, tak? W której scenie jest skrzyżowanie pociągów. Niestety niekoniecznie takie wymarzone, bo lepiej by było, jakby pociąg jechał ze wschodu, ze strony Łukowa, oraz z północy od strony Warszawy dla tego miejsca, w którym ja się ustawiłem, ale i tak fajnie, krzyżowanie jakby nie było, to było, nie ma jakiegoś spektakularnego zdjęcia, ale zawsze. No i oczywiście to, co widziałem, co tam przejeżdżało, nie komentowałem wtedy, tak jak mówiłem w poprzedniej scenie, że bez komentarzy było, zresztą słyszeliście, że nie wtryniałem się ze swoją gadką. Nie komentowałem, no ale widzieliśmy przecież, że jechały właśnie te wagony z Toyotami, a jakże, więc pewnym było, że przyjadą dokładnie tu, że pociąg ten będzie tu stał, że dalej nie pojedzie. I tak rzeczywiście jest, pociąg stoi, byk już na światłach manewrowych, chyba nawet rozprzęgnięty, ciemno jest, to za bardzo nie widzę i pewnie gdzieś tam pojedzie dalej. Co chyba zobaczymy za moment. Dokładnie tak, słychać dźwięk dzwonka. A tam w oddali ten hałas to jest ładowanie wagonów. Spójrzcie, już tak z oddali. Także też pewnie przyjedzie jakaś lokomotywa jutro czy pojutrze i zabierze ten załadowany skład. A ja tu gadu, a trzeba jeszcze nagrać manewry ET22 1066. Lokomotywa zatrzyma się na pewno na semaforze. Dalej jest na światłach manewrowych i pytanie, czy włączy normalne światła i pojedzie dalej,
czy dalej na manewrowych później przejedzie. Jeśli przejedzie na manewrowych, to znaczy, że wróci i pewnie gdzieś tam przy budynku stacji zaparkuje, że tak powiem. Przejedzie przez semafor, no tak. Przejechał. Czyli pewnie zaraz wróci. W takim razie nie pojedzie dalej. No to poczekamy, oczywiście sfilmujemy, jak będzie za moment wracał. Wydawało mi się, że aparat już mi nie będzie potrzebny po zrobieniu przed nakręceniem sceny zdjęcia lokomotywy ze składem, ale jednak stwierdzam, że w tym oświetleniu zrobię sobie zdjęcie, jak lokomotywa będzie wracała. Tak, ona manewruje, ewidentnie. Chwilę poczekamy, maszynista powinien przejść do drugiej kabiny, zmienić światła. Opuścić jeden pantograf, podnieść drugi. Nie widzę z tej odległości, czy to się dzieje, przynajmniej z pantografami, i czy przechodzi maszynista. Tak, to trwa zdecydowanie dłużej, jak ja, kiedy w rzadkich chwilach nagrywam taką scenę na makiecie, to u mnie trwa to zdecydowanie szybciej, jak w rzeczywistości. No ale wszystko musi być przecież w skali, tak? Także i te czasy są krótsze. Wydawało mi się, że zauważyłem ruch ponad dachem lokomotywy, ale może mi się wydawało. Póki się nie zmienią światła, to pewności mieć nie będę. O, światła się zmieniły. Teraz pewnie jeszcze sygnał jest. I jedziemy. Ja się zająłem aparatem, a lokomotywa niemalże mi uciekła. Już zginęła zaciągiem wagonów. Oczywiście już jej po tym jej filmować nie będę. Czy pojedzie dalej, czy się zatrzyma tam przy stacji, to już mniejsza z tym. Po prostu jadę do domu. Cześć, kolejny poranek w Sztanowie. Wiecznie, ale całkiem ciepło. Wreszcie się pogoda zmieniła. Zawsze jak to słońce z rana przygrzewa, to jest dużo, dużo przyjemniej. I choć zapewne temperatura wysoka nie jest, to jest przyjemnie. Niestety na stacji w Mszczonowie nic tej temperatury nie podnosi, nic nas bardziej nie rozgrzewa, bo specjalnie nic nie ma. ET22718 tutaj już niemalże podstawione do pustego składu platform samochodowych, no i dyżurna turbostonka to wszystko. Także nie ma się czym pochwalić, nic nie słyszałem, żeby trąbiło gdzieś w okolicy. Także bardzo spokojny poranek. No i cóż, niech tak będzie, że jest spokojny poranek, dobre zdjęcia i tego byka, a kto wie, jak dzień się rozłoży, jak później szczęście dopisze. Może dopisze, może nie dopisze. W każdym bądź razie zawsze warto zaglądać.
Tradycyjny poranek w Mszczanowie i pytanie, czy dzisiejszego ranka coś wpadnie do kolekcji ET22938. Mam dziwne wrażenie, że ten numer już widział. Nie wiem, może to takie wrażenie przez to, że takie cyfry jak 8 gdzieś na końcu numeru, 9 w środku czy na początku często się powtarza, 9, 7, 8, 6, 7, 8 i tak dalej. Stąd wydaje się, że wszystkie te lokomotywy są jednakowe. I być może wcale jej nie mam, ale na wszelki wypadek i tak robię zdjęcia. Najwyżej będę miał zdjęcia w odstępie paru dni, a kto wie, może w odstępie na przykład 2, 3, 4 lat, bo i tak się zdarza. SM42, która stoi, to 1209, także jeszcze się nie zmieniła. Pytanie, kiedy się zmieni. Tak, poza tym cisza, spokój, nic nie słychać, żeby nie jechało, nic więcej nie stoi, a wagony z drewnem, które wcześniej obserwowałem, jak były ładowane, te EAOS-y już zniknęły, już zostały zebrane, więc to już przegapiłem. No dobrze, także dzisiaj tyle, ale i tak zawsze powtarzam to, że warto przyjechać i sprawdzić, bo nigdy nie wiadomo. O, i jak widzicie, udało mi się trafić na manewry. Skład Budukruszu, węglarki, które stoją też tutaj na boku. Skład jest łączony. Jeszcze nie wiem, jaka lokomotywa jest z przodu, bo właśnie dopiero wjechałem i zobaczyłem, że na tor w kierunku Puszczy Mariańskiej, że jest zajęty właśnie przez te węglarki, więc sam jestem ciekawy, co będzie. I już widać Dragon Rail Polonia. Tego się właśnie spodziewałem. Fotografowałem go nieraz na Odolanach, w Warszawie, także jak najbardziej jest mi znana ta lokomotywa. Zwolniłem, zostawiłem tutaj swobodnie statyw i kamera mi poleciała w niebo. Tam oczywiście skład się połączy, kiedy ruszy, tego nie wiem. A tu jeszcze wam już widzicie, że stonka jak stała, tak stoi. I jeszcze wam pokażę to, co stoi. Stoi tutaj, proszę bardzo, Vectron PKP Cargo. EU46509 lub z niemieckim numerem 193509. Też jeszcze posiada na kabinie, na czole. Jak widać, troszeczkę brudny, ale w dalszym ciągu całkiem imponujący. To jakby nie było jeden z pierwszych Vectronów jeżdżących po Polsce w polskich barwach. O, i tak jest w sobotnie popołudnie w Mszczanowie, całkiem efektownie, całkiem efektywnie. Ale jak widzicie, jest to już sama nowoczesna kolej, tak? Czy ta stonka nowoczesna, ten Dragon, czy tutaj ten Vectron, no to wszystko aż kipi nowoczesnością, to już nie są te stare jakieś lokomotywy, stare diesle i tak dalej. No cóż, znak czasów. Przyjechałem w znane miejsce, w miejsce, którym niedawno byłem, z którego muszę uciekać, bo jedzie samochód. Tak to właśnie bywa. Wzmożony ruch w tym miejscu jest z takiego powodu, że nieotwarty, zamknięty jeszcze jest wiadukt nad CMK, wiadukt, który prowadzi z Mszczanowa do miejscowości Wręcza. Miejscowość Wręcza może niektórym jest znana, może niektórym nie, ale niedługo będzie znana wszelkim miłośnikom rozrywki, bo powstał tam największy park wodny w Polsce, rozrywki. Sam jeszcze nie byłem
i czekam niecierpliwie, kiedy się w końcu wybiorę. I dlatego tutaj wszyscy teraz jeżdżą, bo jest zamknięty wiadukt. Ja jestem właśnie w miejscu tutaj przecięcia linii kolejowej Esełki i CMK, a ze strony południowej, od Włoszczowej, od Opoczna idzie Pendolino. Pendolino stało gdzieś tam na semaforze, bo już je widziałem jakieś 3-4 minuty, jak sobie było, i nie mogło w żaden sposób dojechać. Nie wiedziałem, co się dzieje, aż w końcu usłyszałem sygnał pociągu i zaczęło się przybliżać. W jednej scenie być może nagram dwa składy, bo widzicie w oddali, że też zaświeciło się. Zaświeciło się światło na semaforze i to akurat na semaforze takim, który nie jest, bo te, co widzicie tutaj, to są semafory SBL, więc tam za moment będzie migało zielone i zaraz będzie zielone na dłuższy czas. Zaświeciło się na semaforze takim normalnym w tamtym kierunku, więc z tego kierunku coś powinno nadjechać. Ciekawi mnie też, ustawiłem się tutaj, generalnie chciałem się dzisiaj ustawić przy Esełce, żeby złapać coś fajnego, towarowego w fajnym plenerze, ale ciekawi mnie to, jaki jest dzisiaj ruch. Co prawda poprzednią scenę, którą widzieliście, nagrywałem całkiem niedawno, raptem 10 minut temu w Mszczonowie i tam się właśnie formował pociąg prowadzony, pociąg Budokruszu, tak? Skład węglarek EAOS, czy tam EAMNOS, już nie pamiętam, firmy Budokrusz, tych szarych, i lokomotywa Rail Polonia, biało-czerwona, to też jest marka Budokruszu. Być może ten pociąg pojedzie, być może też zabierze się w końcu ten Vectron z pustymi platformami samochodowymi, to się zobaczy. W każdym bądź razie ten Vectron, to z tego co wiem, to już stoi konkretne godziny na stacji właśnie i nie wiem, kiedy pojedzie. Ale liczę na to, że może coś tędy przejedzie. Jak się okaże, że jest ruch na Esełce, to wtedy spróbuję szczęścia na Esełce. A póki co czekam, co tu przyjedzie. Z tamtego kierunku powinno być już coś lada moment. Przyznam się też, że nie sprawdziłem na stronie PLK, jakie pociągi są w pobliżu. Tak wyskoczyłem po prostu po południu z głupia frant, licząc na szczęście. Może coś będzie. A na semaforze SBR już miga zielone. Za chwilę zielone się zaświeci na stałe, co wcale nie oznacza, że zaraz coś nadjedzie, tylko tyle, że droga jest wolna. No nic, trzeba będzie cierpliwie czekać. Może szczęście dopiszę. Ja w każdym bądź razie i tak w wolnej chwili sprawdzę sobie, co, czy przypadkiem, co jest w okolicy w ruchu. A tu cały czas czekam, co nadjedzie z tamtego kierunku, co to może być, czy coś efektownego, czy nie. No i zawsze mnie to nurtuje, jakie mi wyjdą zdjęcia, to wiem dopiero, jak oglądam je w domu już po fakcie, i zawsze, znaczy zawsze, no nie mam jakiegoś super doświadczenia robieniu zdjęć tak szybko jadącym składem. Zawsze później przeglądam zdjęcia i tak sobie myślę, kurczę, gdybym go 5 metrów później złapał, to byłoby lepiej. Albo czemu mi tutaj nie złapał ostrości akurat w tym momencie, jak był tutaj, a gdzieś tam wcześniej, jak akurat miałem słaby kadr. Ale tak to już jest. To nie jest tak, że sobie człowiek wygodnie gdzieś tam na stacji podejdzie do pociągu i robi sobie zdjęcia z całą wygodą, ustawi się z jednej, z drugiej, pomyśli, tu po prostu nie ma czasu, trzeba to pstrykać i tyle. Owszem, no mi niestety brakuje tego doświadczenia w walce z takimi pociągami, umiejętności na pewno, jak czasami widuję, jak i niektórzy robią zdjęcia i to składą w ruchu, to zwyczajnie zazdroszczę i jest mi po prostu głupio, że mimo polowania już przez parę lat z aparatem nie potrafię za każdym razem wyciągnąć właśnie to 100% tego, co można wyciągnąć z danego miejsca, z danej okoliczności, żeby mieć perfekcyjne zdjęcie.
Czego nie potrafię? Nie wiem. Pewnie z lenistwa, że nie chce mi się douczyć. A może po prostu za dużo gadam. Dobra, ja tak gadam, a z tamtej strony nic specjalnie nie nadjeżdża. To po prostu zwyczajnie... A, już właśnie jedzie i to też jest pendolino, jedzie wolno. Już właśnie chciałem mówić, że wyłączę kamerę i skład się pojawił. Tak, na pewno pendolino. W chwili obecnej to chyba tylko pendolino ma takie niebieskawe światełka. Owszem, są też jakieś inne jasne tych nowoczesnych lokomotyw, ale tak jaskrawe to tylko pendolino. I pojechał. Dwa razy pendolino w jednej scenie, a ja mam teraz czas, żeby zamknąć wizjer kamery i rzeczywiście spojrzeć na komórce, co może nadjechać w najbliższym czasie. Wyjechałem tutaj na esełkę w inne miejsce, na wiadukt, żeby wam pokazać esełkę na odcinku właśnie też, gdzie już ten jeden tor jest zablokowany. Jestem na początku miejscowości Grabce Towarzystwo, na wiadukcie drogowym, na wiadukcie, na którym też jest mnóstwo ruchu z tego samego powodu, który wam opowiadałem wcześniej. Wszyscy objeżdżają tą drogę, zamkniętą drogę z Mszczanowa. Jak widzicie, tor ten po lewej stronie nie ma oczywiście już trakcji, została zdjęta, słupy ledwo co stoją, tor już jest zarośnięty, to nawet bardzo, co prawda jeszcze z samego toru, z podtorza nic nie rośnie, ale drzewa, które rosły przy torach w tej chwili zajmują już cały tutaj teren torów, jak choćby te jabłonie na pierwszym planie, czy te olchy tam dalej. Liczyłem na to, że może coś tu złapię, ale szczęście mi nie dopisuje, to co stało w Mszczanowie w ogóle się nie rusza. W ten sposób to ja mogę sobie tutaj czekać i do jutra, bo być może, nie wiem, jutro o godzinie 10 albo 13 to pojedzie. Chociaż może się mylę, może będzie za 5, za 10 minut jechało tego nie wiem, nie mam skąd się dowiedzieć. Gdybym miał się skąd dowiedzieć i jak, to pewnie bym taką wiedzę miał, a jak nie mam, to mogę po prostu cierpliwie czekać. Tej cierpliwości za dużo nie mam, chociaż nawet nie chodzi o cierpliwość, tylko po prostu zwyczajnie czasu, bo to zawsze się tak na te tory wyskakuje na pół godzinki, na godzinkę, licząc na szczęście, a jak szczęście nie dopisuje, no to co? Trzeba jechać dalej, a ja też mam w planach złapanie tym razem na CMK innego pociągu, bo na mapę się spojrzałem. Co prawda mega rzadko dzisiaj coś jeździ, praktycznie co 40 minut coś przez CMK przejeżdża jakoś o tej porze popołudniowej, gdzie to przecież jest godzina 17-18, więc co kawałek coś powinno jechać, ale naprawdę mega duże odstępy. Tam te dwa pendolino w jednej scenie i autentycznie chyba z 50 minut do kolejnego pociągu to normalnie brzmi jak marnotrawstwo tej jakże nowoczesnej linii. Dlaczego tam nic nie jeździ? No nie jeździ. Tutaj na esełce też nie jeździ, ale zdradzę, że jest sobotnie popołudnie. Być może jest to po prostu taka martwa pora, że to co miało jechać w sobotę, to gdzieś tam dojechało do południa, a teraz mają po prostu maszyniści wolne, czy jak, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie na esełce nic się nie pojawia, nic też nie słychać. Tutaj z reguły jak już coś jedzie, to słychać z paru kilometrów. Nie ma nic, więc muszę się przenieść. A chciałem właśnie wam pokazać tutaj, jak wygląda ten szlak, jak bardzo podupada i zarasta. No dobrze. Rozpoczął się weekend, ja akurat z samego rana dzisiaj nie byłem, ale udało mi się w ciągu dnia wpaść i okazuje się, że było warto.
Co prawda skład jest pusty, skład jest jak najbardziej standardowy, czyli jak widzicie wagony do przewozu samochodów już rozładowane, ale uwaga, nie tym razem nie ET22, a Vectron. Vectron PKP Cargo EU46509 to jest Vectron z tej pierwszej serii dostarczanej przez Siemensa. Jeszcze widzimy na nim fragment niemieckiego oznaczenia, fragment starego niemieckiego numeru EVN, czyli 193509, to tak zwane Baureihe 193, tak, jest w niemieckim, właśnie jest to też zarówno fragment niemieckiego numeru EVN, jak też i typoszereg, którym wyróżnia się akurat te wersje Vectronów. O, no i fajnie. Lokomotywa czeka zapewne na wolny tor, czyli coś tam przyjedzie z drugiej strony, akurat nie mam czasu, ale widzę, że gdzieś tam daleko stoi coś jeszcze, co powinienem sfotografować. To co prawda nic specjalnego, ale zdecydowanie tam pojadę. Tak, to co stoi, to zdecydowanie nic specjalnego. Z daleka widziałem, że ET22, niebieskie PKP Cargo, więc no, mina mi troszeczkę zrzedło, ale lokomotywa to lokomotywa. Niemniej jednak już teraz zdaje się, dopiero co niedawno w scenie przedwczoraj czy wczoraj tłumaczyłem, że przecież ET22938, że już chyba widziałem, że te ósemki mi się kojarzą i rzeczywiście przejrzałem zdjęcia i już dokładnie tą lokomotywę spotykałem tu w Szczonowie. I to teraz właśnie wakacje, a teraz spotykam ją trzeci raz. Także nic specjalnego, ale zawsze warto sprawdzić, zawsze warto jeszcze jakieś tam zdjęcie zrobić. Jestem w miejscowości Powązki, już w jednym odcinku z tych wakacji kręciłem tutaj parę scen, zdecydowałem się teraz właśnie ze Sełki przyjechać tutaj. Miał być ciekawy pociąg według rozkładu jazdy, natomiast według mapy jakoś go nie jestem w stanie zlokalizować. I nie wiem, czy ja znowu czegoś nie rozumiem, czegoś nie potrafię odczytać. Być może jest tak, że rozkład jazdy pokazuje pociągi z pewnym opóźnieniem. W mojej komórce ustawiony na język niemiecki kojarzy, że kiedyś było tak, że o jedną godzinę w tył bądź w przód był cały rozkład przesunięty. Jak jest teraz? Nie wiem, co ma być, to będzie. I tyle. Ale nie, jednak jest to, co powinno być, czyli pociąg do Ostrawy. Na tym mi zależało właśnie. Fantastyczny skład, jak widzieliście. Na początku były czeskie wagony, później były wagony polskie i wśród tych czeskich wagonów również mieliśmy te odkupione od Starajsze Bundesbahn, czyli od kolei austriackich. Oczywiście ten wagon już ma oznaczenia czeskie, czeskie drachy, ale w dalszym ciągu jeszcze jest to malowanie stare. Takie wagony to nie lada gratka, cieszę się, że do nas zaglądają, bo zdecydowanie uatrakcyjniają skład, więc bardzo się cieszę, że jednak czegoś się doczekałem. Sełka mnie zawiodła poza samą stacją, natomiast na CMK złapałem fajny skład i to mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. I to tyle. Starczy mi, stwierdziłem, że starczy mojego tutaj testowania szczęścia. Co prawda teraz za kilkadziesiąt minut byłaby fajna trójca by jechała, tak jak to nagrywałem właśnie będąc tutaj te 3 tygodnie temu, ale jednak mam pomysł na zupełnie inny pomysł na spędzenie dzisiejszego ciepłego sobotniego wieczoru, więc nie będę tutaj czekał. Zamykam wizjer kamery i jadę do domu. Cisza, spokój, żadnej lokomotywy. Tak wygląda poniedziałkowy poranek w Szczonowie. Oczywiście powiedziałem bzdurę, żadnej lokomotywy. Przecież jest ASM421209, ale że już ją widuję któryś tam raz z kolei, to się wydaje tak, jakby nic nie było. Zresztą ten skład także, lokomotywy za nim nie ma. Jednym słowem, nuta. No ale nic, tak jak mówiłem, zawsze trzeba codziennie podjechać, codziennie sprawdzić. Czasami coś się trafi, czasami nie. Na co w takim razie zwrócę Wam dzisiaj uwagę? Ano zwrócę na to, na taką
rzecz dosyć istotną, na którą zwykle nie zwraca się uwagi w temacie przy budowie makiety. Zwykle właśnie ten temat poruszałem gdzieś tam sobie opowiadając, czy po prostu szukając inspiracji. Tutaj jest tak, że po prostu zajeżdżam i jakieś rzeczy widzę, których nie widziałem wcześniej. Mianowicie chodzi tutaj o tematy wykończenia torów podtorza i choćby jak są mocowane szyny do podkładów. Tu akurat, jak widzicie, takimi czerwonymi sprężynami do podkładów drewnianych. Nie wiem, na ile to jest częste zjawisko, na ile nie, że sprężynami no to nic nowego, że do podkładów drewnianych to też nie, ale czy tak jest często, nie mam pojęcia. Generalnie chodzi o to, że w ramach jednej stacji są różne tory pochodzące, zmodernizowane czy budowane w różnym czasie, kiedy, nie wiem, był taki materiał, inny, pochodzący z innych standardów. Co jeszcze istotne, to zwrócę Wam uwagę tutaj, jak konkretnie był przesmarowany tutaj w tym rozjeździe, jak konkretnie wszystko było przesmarowane, zwrotnica tutaj, jak jest na czarno to umazane, to widzicie. No i to, że już tamten odcinek toru za rozjazdem już nie jest skonstruowany w ten sposób jak tu. On jest nowszy, ale uwaga, nie jakoś sprężynami, tylko normalnie przykręcony tu do tych łupków. O, zobaczcie, tak jak tutaj. Także tuż obok siebie dwa różne odcinki toru. Tam gdzieś za peronem może jest jeszcze jakiś inny. Tak to jest. Jest to po prostu normalne. Coś, czego, co na makiecie jest dosyć ciężko odwzorować, bo decydujemy się na gatunek torów jednego producenta, czasami różnych producentów, ale na ogół właśnie są to podkłady drewniane, wykończone. Jak wykończone, już nie zwracamy na to uwagi, jakie są tam śruby, coś tam jest odwzorowane i tyle. A jedyne, na co się staramy, no to jeszcze, żeby, nie wiem, różny shooter w różnym kolorze, czy po prostu różnie zieleń wykończyć, a tak i tak dalej. Tu oczywiście też jest kwestia różnego szutru i co istotne, na przykład ten starszy odcinek toru, bo moim zdaniem tutaj ten odcinek toru gdzieś tutaj ta wykolejnica dalej z tym właśnie odcinkiem toru według mnie jest starsza. Na nim jest jaśniejszy shooter. Dlaczego? Pewnie dlatego, że gdzieś tam w którymś momencie został dosypany i niekoniecznie musi to być związane z remontem tutaj linii, czy po prostu z wybudowaniem. Po prostu brakowało, w którymś momencie dosypano i tyle. A tutaj ten tor obok ma już ten shooter ciemniejszy. Przy okazji jeszcze temat słupka u kresu. Tutaj jest to po prostu, jak widzicie, drewniany kołek, na niego jest nałożona puszka, która została pomalowana. Także jest tak, jak mówiliście sami, że naprawdę ze wszystkiego się te słupki robi. Czasami są one jakieś plastikowe, widać elementy przygotowane, czasami są to kawałki szyny, a czasami takie rozwiązanie jest to naprawdę różne. Temat latarni, temat semaforów, temat bramek sieci trakcji czy samych słupów. To oczywiście też jest temat rzeka, tego wszystkiego tutaj, czy przewodów, pędni i tak dalej. To choćby zobaczcie, o, tutaj bliziutko przy czymś takim stoję, to można by po prostu bez końca wszystko budować, różnicować i tak dalej, i wszystko zależy od tego, na ile kto chce szlifować swoją makietę, na ile chce się bawić. Wtedy po prostu wystarczy gdzieś poszukać inspiracji przy torach i naprawdę będzie co odwzorowywać. Czy mam ambicje to wszystko tak robić? No i tak, i nie. Z jednej strony by się chciało mieć to wszystko na makiecie, z drugiej strony wiem, ile to wymaga zachodu, ile coś jest tylko jakimś malowaniem pewnych elementów, to jest to stosunkowo proste. Natomiast o ile jest to budowanie przeróżnych słupów, słupków i tak dalej, to środowisko naszej makiety się zagęszcza i potem jest tak,
takie dosyć ciężkie do użycia. Owszem, ładnie wygląda, ale jak mamy tam ustawić jakiś skład, ustawić tabor, który się, nie wiem, rozprzęglił czy wykoleił, to powiem Wam, że czasami jest to droga przez mękę i naprawdę trzeba mieć anielskiej cierpliwości, żeby sobie niektórych elementów nie uszkodzić. No dobrze, tyle z mojego opowiadania. Liczyłem na to, że jak choćby powiem o tej rzeczy, tutaj zboczę na ten temat, to może coś gdzieś usłyszę, że w oddali jedzie. Nic nie usłyszałem, więc po prostu muszę się zapakować do samochód i jechać, przygotować sobie gorącą kawę. Cześć, i oto jestem. Jestem w końcu, ci z Was, może niektórzy z Was rozpoznają te tutaj właśnie krajobrazy. Oto jestem na Odolanach. Przy Odolanach, tutaj przy Żyberku stoi SM42997. Zwykle jakaś spalinówka powstała. I tak naprawdę pytanie, co jeszcze się pojawi. W oddali widzę, że stoi jakieś ET-22. Tu jak widzicie nadjeżdżają ciężarówki. No to też jest specyfika tutaj tego miejsca. Ciągła budowa osiedli mieszkaniowych na terenach po dawnych zakładach Ursus. Chleb codzienny od kilku lat. Ciężarówka za ciężarówką. Wszystko rozjeżdżamy. No i dobrze, i pojechała, ale chyba się za długo nie nagadam, bo widzę przebłyski świateł kolejnej. Także po prostu schowam kamerę do bagażnika i pojadę dalej, zobaczę, co tu jeszcze mam Wam do pokazania. Już chciałem odjeżdżać i tu zauważyłem, że podjechał właśnie ET-22, ET-22-965. O, ten dokładnie, który widzicie. Także kolejna sztuka złowiona, kolejna sztuka do kolekcji. Ale to myślę, że nie koniec, że jeszcze coś uda mi się złapać. Z tej strony na Odolanach stoi kolejny ET-22, jego właśnie widzieliśmy z daleka, ET-22-817. Ja się tutaj strasznie niepokoję, oglądam we wszystkie strony, no bo gdzieś muszą jechać te ciężarówki, z której strony one jadą tutaj drogą obok, która została nasypana na dawne torowisko, na dawne bocznice, i które jedna z tych bocznic prowadziła wprost do środka zakładów Ursus. A tutaj coś hałasuje, to z boku to hałasują jakieś koparki, coś tam przewalają. Tak to jest, po 6 rano w Warszawie już wszystko, praca w re. A z tamtej strony to, co słyszeliśmy tu nad, już Wam pokażę, nad samochodem, to wjeżdża puszpul kolei mazowieckich. Ja biegnę po aparat, bo się go nie spodziewałem, zrobić mu zdjęcie. I już proszę bardzo, fajnie mi się tu rozkłada. EU470017, czyli Hetman. Skład jadący do Działdowa z Warszawy Gdańskiej. Albo inaczej, przepraszam, on będzie, tak, on dopiero, on, to jest skład, który przyjechał z Działdowa do Warszawy Gdańskiej, a z Warszawy Gdańskiej zjechał tutaj na oblot, także tak to wygląda, cokolwiek to oznacza, no bo przecież to jest push pull, więc lokomotywa wcale nie musi objeżdżać składu, no ale zapewne maszyniści wyjdą tu, zmienią, pójdą do tej kabiny sterowniczej i z powrotem za jakiś czas podstawią się na stację Warszawa-Gdańska, żeby tym razem, tak jak mówiłem, pojechać zapewne w kierunku Działdowa. No dobrze, a ja nie marnuję tutaj czasu, bo pewnie cały czas byłby jakiś ruch. Przejadę się i zobaczę, co stoi w innych częściach tutaj Odolan. Wychodzi na to, że nie jest łatwo wcale stąd pojechać. Proszę bardzo, Griffin.
No tak, prace na warszawskim węźle kolejowym spowodowały to, że sporo pociągów jest kierowanych z Warszawy Gdańskiej, a skoro z Warszawy Gdańskiej i w kierunku zachodnim, to one dokładnie przejeżdżają przez Odolany. Więc na dobrą sprawę, zamiast gdzieś tam stać przy stacji Warszawa-Włochy, jak to miałem zwykle w zwyczaju, to można cały dzień spędzić na Odolanach. Fantastyczna stonka tutaj stoi. Pytanie, czy to jest stonka budokruszu, czy inna, to na to odpowiedź wy może już wiecie. Ja to sobie dopiero znajdę w internecie, czytając coś na jej temat, na ilostanie kolejowym. Ewentualnie z drugiej strony podjadę i zrobię sobie lepsze zdjęcia. Z tej strony widzę po prostu stonkę i być może na zdjęciu odczytam numer EVN. Jestem oczywiście przy tutaj placu Budokruszu na Odolanach. Z drugiej strony na samych bocznicach wcześniej nic nie jechało, aczkolwiek niestety minął mnie całkiem fajny skład. Pociąg PKP Intercity prowadzony zieloną siódemką, malowaniem okolicznościowym. Ja jakieś słabe zdjęcia złapałem z samochodu, chyba tylko, żeby po prostu zaliczyć numerek, że tak się brzydko wyrażę. Gdzieś tam sobie znowu na ilostanie odnajdę, o jaką lokomotywę chodzi. To spokojnie da się ustalić, bo tych lokomotyw wcale aż tak dużo nie jest, a nawet kojarzę, że ostatniego roku był artykuł w czasopiśmie Stalowe Szlaki, tam były przedstawione te okolicznościowe malowania, więc spokojnie sobie odnajdę i będę wiedział, co spotkałem. Niestety przejechało bardzo szybko w kierunku ode mnie, także nawet nie miałem specjalnie jak, żeby się zatrzymać na bocznicach. Ruch jest potworny z samego rana, wszystkie te ciężarówki jadą, a zresztą co tu dużo gadać, spójrzcie, już coś jedzie z kierunku gdańskiego, właśnie tam. O, jakaś dziewiątka, co to za skład, to nie wiem. O, dobrze, już mi gdzieś tam zginął, zająłem się fotografowaniem tej dziewiątki. Błyskawicznie pojechał, także tak jak powiedziałem, wystarczyłoby tutaj się gdzieś dobrze ustawić i na pewno sporo składów dałoby się złapać. Ja niestety będę musiał się przejechać dzisiaj do biura, pojawić się w pracy. Stąd wyrwałem się wcześnie rano na bocznicę. Powiem wam, że jeszcze nie ma godziny 7, jeszcze jest przed godziną, jeszcze jest przed godziną 7. Wcześniej rano, to wszystko jest do ustalenia, co za składy jadą, jak najbardziej z rozkładu jazdy. No, szkoda, ale cóż, będzie trzeba stąd pojechać. Deszcz trochę zacina, także to też specjalnie nie zachęca. No jedynie tylko szkoda tego, co tu będzie jechało, co tu można było nafotografować. Bo siedząc koło Msztonowa i wyjeżdżając na CMK, to tak jak wam mówiłem wcześniej, jest tak, że czasami aż kilkadziesiąt minut trzeba czekać, a tutaj dosłownie co parę minut coś się pojawia. Takie są zalety ustawienia się przy dobrym odcinku kolejowym gdzieś w centrum miasta. Stale coś będzie jechało. A tu przy Odolanach, gdzie nawet jeśli będzie przerwa w pociągach PKP Intercity, to zawsze możemy liczyć na całkiem ciekawe brutto. No dobrze, to ruszam się z tego miejsca. Jestem przed szopą na Odolanach, na dzikim przejściu przez dawne pozarastane od dawna bocznice. Dalej iść mi się nie chce. Dlaczego mi się nie chce? Ano dlatego, że specjalnie nic interesującego mnie nie widzę. Stoją ze dwie turbostonki, jedna Turbo Tamara, jak to się mówi, i tyle. Lokomotyw zielonych, tych odstawionych, jest coraz mniej, gdzieś tam w głębi jeszcze byk i tyle. Ewidentnie zmniejsza się ilość tutaj tych lokomotyw. Zresztą czytałem o wystawieniu na przetarg, o wystawianiu na przetargi sporo właśnie złomu pozostającego w zasobach PKP Cargo i widać, że to ewidentnie wszystko ginie. Co tu stoi? Tutaj ET22, 1039, te kolory są coraz bardziej wyblakłe.
I tutaj doskonale mi się sprawdza to, że zawsze jak jestem, to fotografuję i coś tam widzę, to co tu jest, bo po prostu widzę, jak z roku na rok coraz gorzej wyglądają te lokomotywy. To, co stoi tutaj, to może sobie przeczytam później na filmie, może sobie zrobię zdjęcia na zbliżeniu. Generalnie specjalnie nie jestem zainteresowany, żeby tu wchodzić. Liczyłem na jakieś nowocześniejsze lokomotywy, na jakieś stojące gryfiny, jakieś okolicznościowe malowanie i tak dalej, ale nie dzisiejszym razem. Także no cóż, zrobię sobie tylko jakieś tam zdjęcie pamiątkowe i tyle. Deszcz, tak jak powiedziałem, się wzmaga. Zdecydowanie pogoda nie jest zachęcająca, żeby wystawać przy torach. Dużo przyjemniej siedzi się, czy się gdzieś jedzie w ciepłym samochodzie. I jeszcze zobaczycie tutaj końcówkę podstawiania EP09018 pod skład. Zrobię sobie szybkie zdjęcie. Hop. Tak to wygląda. Tak, już nie było mnie, no może 20 minut, może pół godziny w czasie, kiedy objeżdżałem tu bocznicę, a tu sporo się zadziało. Podstawiły się dwa czy trzy składy. Trzy, tak, żadnego z nich nie było, może to te, które mnie mijały. Tu proszę bardzo, jeszcze jedzie siódemka, a też pewnie z oblotu. Dokładnie. No i tak, tutaj już można by było spędzić cały dzień. Stoję pod wiaduktem, a proszę bardzo, a na górze zasuwa kolejny pociąg. Ekstra jest teraz na Odolanach. Można sobie sporo tutaj pofilmować, pofotografować. Widzicie, bardzo dużo się dzieje. Stoi też tam Griffin. Pytanie, co to za numer. Też spokojnie poczekam. Zapewne podjedzie. Poczekajmy tylko, aż się zmienią światła. Ciekawe, która pierwsza z tych lokomotyw. A, no i dokładnie ten Griffin. No i dobrze, poczekamy, odczekamy spokojnie. Mam nadzieję, że w przeciągu zostało mi 2 minuty na kamerze. Będę musiał wyczyścić co nieco z karty, ale jeszcze spokojnie uda mi się złapać, jak ten skład podjedzie. No, a tam gdzieś w międzyczasie, jak słyszymy, jeden sygnał, drugi sygnał, jeden pociąg ma jechać, a tutaj z drugiej strony podstawia się siódemka. I równocześnie ruszył Griffin. Nawet nie wiadomo, co filmować, co fotografować. Tak dużo się dzieje. EU 160025. Stawia się oczywiście na stację Warszawa-Gdańska. Może mi się uda odczytać, co to za pociąg. Jantar. Chyba Jantar. Chyba Jantar, jak wzrok mnie nie myli. A tu proszę bardzo, bardzo ciekawy wagon barowy. Czytałem o tych wagonach. Zdecydowanie nówka sztuka. No, także warto było to sfilmować. No i tyle. Opuszczam w tym momencie już Odolany. Pora jechać do pracy.